Jak bardzo ten problem w PKW, informatyczny problem, podważa Pana zdaniem zaufanie wyborców do systemu politycznego i systemu wyborów, i jakby tego systemu demokratycznego, elementu demokracji, jakim są wybory? Bo jednak podważa, no nie możemy przejść cicho nad tym. Tak, te, moim zdaniem to jest kompromitacja, to co wyczynia e, e, PKW. E, znaczy, zauważmy, że jeśli by się okazało, iż zmieniłaby się kolejność, albo by się okazało, że między pisem a Platformą jest remis i wtedy Platforma by miała więcej sejmików, to wówczas mielibyśmy do czynienia z takim burzą polityczną, po że sfałszowane, po drugie... Duża część wyborców, ta po prawej stronie Wisły, mm. oczywiście w cudzysłowie, mm. no, tworzyłaby różnego rodzaju teorie spiskowe, i co więcej, właśnie. No miałaby takie bardzo podatne na to źródło, no bo jeżeli obserwuję w mediach sterty papierów, wypełnionych kart, walające się po korytarzach, no to cóż innego nie uczynić, jak właśnie sobie wyobrazić, że owszem, jak gdyby ważne jest nie tyle kto wygrał wybory, co ważne jest kto, kto liczy. Chcę pan powiedzieć, że na całe szczęście dla koalicji rządzącej rządu, te wybory, wiele wskazuje na to, przynajmniej jeśli chodzi o te sondaże, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na całe szczęście. Na całe szczęście dla, dla Państwowej Komisji, Komisji Wyborczej. <grym> Z tego względu, że, że jednak. No, jak sobie wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju to był sondaż, no to w przypadku takiego sondażu ten błąd jest raczej niewielki, a jeżeli już to byłby na korzyść Pisu, no bo taki systematyczny błąd to jest związany z tak zwaną spiralą milczenia, czyli wyborcy Pisu by się nie przyznawali.